Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest to czytanie z kart anielskich z Grace. Ja nazywam się Grace. A czytanie jest na miesiąc lipiec i sierpień 2016. Dlaczego aż dwa miesiące? Dlatego, że jeden miesiąc będę w Polsce, lipiec. A więc cieszę się ogromnie. Od razu już mówię i zapowiadam, że nie będzie mnie na Facebook, nie będzie mnie na Google+, nie będzie mnie na YouTube ani na Twitter. Zupełny wakacyjny wypoczynek w 100%. Czyli rodzina, znajomi, przyjaciele, natura, wszystko to, co jest wspaniałe i piękne w Polsce. Także w ten sposób się rzeczy mają. Zawsze zapraszam do obejrzenia Vimeo. Link jest pod spodem w komentarzu. Jest to świetna rzecz. Dlaczego nie robię tego na YouTube? Chociaż nigdy mnie, nikt o to nie pytał, ale wyjaśnię. Dlatego, że uzdrawianie nie może być nikomu na siłę wciskane. Ta osoba musi po to przyjść i poprosić o pomoc. W związku z tym, jeżeli ktoś pójdzie zapłacić 3,33 dolara, 3 dolary, których ja po PayPal i Vimeo prawie nic nie dostaję, no ale już nie będę narzekać. Chodzi o to, że wy drobną opłatę robicie. Dla mnie jest to sygnał, że o to prosicie. I to jest bardzo ważne. Teraz. Wygląda na to, że zapowiada się ciekawie i lipiec, i sierpień. Zapraszam najpierw moje kochane barany, bo oczywiście jest to dla znaków ognia. Baranów, lwów i strzelców. A więc co dla was, moje drogie barany? Zaczyna się waszą kartą, zaczyna się ogniem. Co jest bardzo dobrze, bo będziecie w swoim własnym żywiole. Ale od razu mnie mówi ta właśnie karta, że będziecie bardzo zajęci. Będzie się wiele rzeczy działo naraz. Będziecie próbowali, żeby zaspokoić wszystkich potrzeby, włącznie ze swoimi. Dużo obowiązków. Akcja, akcja, akcja. Jeżeli ktoś zechce wam pomóc, zaakceptujcie tę pomoc. Jest ok, bo może będziecie jej wymagać z tego wynika. Ale także uważajcie, żeby nie zestresować się. W końcu to są piękne, chciałam powiedzieć, wakacje, nie dla wszystkich, bo nie wszyscy są nauczycielami. Chociaż ostatnia karta tu właśnie pokaże na koniec sierpnia, że wy jesteście przeznaczeni, żeby uczyć, wychowywać młodych ludzi i być otoczeni dziećmi. To jest interesujące. Więc może być sporo stresu. Lipiec jest wspaniałym miesiącem. Jest chyba najpiękniejszym miesiącem w całym roku. W związku z tym starajcie się spacerować, starajcie się oddychać świeżym powietrzem, starajcie się spędzić jak najwięcej czasu na łonie natury, dlatego że ten stres może zagrażać waszemu zdrowiu. Ja zawsze mówię, stres zabija. Mam takie powiedzenie, więc absolutnie nie poddawajcie się temu, żeby nie wiem co. Niektórzy z was będą czytać książki. Książki może spirytualistyczne. Niektórzy może zechcą pisać książki. Czy sprzedawać książki. Pisać, sprzedawać, czytać. Wszystko jest ok, ale widzę już, że te książki odegrają jakąś ważną rolę. Jeśli chodzi o związki, i to jest i na lipiec, i na sierpień, kochani, niczego nie kontrolujcie. Nie manipulować, nie kontrolować, nie poganiać, nie nagabywać. Powiedzieć, co myślicie, jak czujecie się, jeśli chodzi o coś tam, ale pozwolić, żeby wszystko rozgrywało się naturalnie, jak ja mówię, organicznie. Dlaczego? Jeżeli coś takiego się pokazuje, to być może, że będzie taka sytuacja, że poznacie kogoś i od razu zechcecie wiedzieć, co dalej, może za bardzo i za szybko. A więc, żeby nie wystraszyć kogoś, pomalutku, mówią anioły, pomalutku. Jeżeli czegoś się dowiecie, coś odkryjecie i tak dalej, też nie na siłę, nic nie na siłę, niczego nie kontrolować w lipcu i sierpniu, ok? Natomiast jeśli chodzi o sierpień, jak się zaczyna,
zmiana energii. Pamiętacie, zaczęliście lipiec na nutę bardzo zajętych, tyle rzeczy działo się naraz. Jeśli chodzi o lipiec, mamy Hermit. To jest ktoś, kto jest samotny, bo chce być samotny. Nie to, że on musiał zostać samotny, on chce, on myśli, on ma tę latarnię, czyli to światło wewnętrzne, to wewnętrzną mądrość, tą intuicję. I zaczyna się nad tym wszystkim zastanawiać. Co ja robię? Po co ja żyję? Jaki jest wielki obraz? Czego powinnam się nauczyć o sobie? Co powinienem robić, żeby to wszystko miało więcej sensu? I widzę, że rośniecie spirytualistycznie, kochani, czyli rośniecie energetycznie i wszystko będzie was, będziecie bardziej delikatni, wrażliwi. Nawet do tego stopnia, że anioły podpowiadają, żeby tu jest wegetarianizm. Ale ja nie lubię tych, przyznam się, tych różnych nalepek. Tu wegetarianizm, tu wegan. Jedzcie według potrzeb własnej intuicji, czyli i jedzenie, i picie powinno być zgodne z tym, jak się czujecie, nic na siłę. Już odsunęliście się od tłumów, jesteście w ciszy sami, może część weźmie z was jakieś wakacje. I teraz uważajcie na to, co jecie, bo jeżeli ciężkie jedzenie, picie, trunki i tak dalej, to będzie obniżało waszą energię, waszą wibrację i możecie z tym się dobrze nie czuć. I właśnie ta ostatnia karta, jesteście, waszym przeznaczeniem jest pomagać, wychowywać młodych, młodzież, dzieci. Więc macie bardzo pozytywne tutaj znaczenie, jeśli chodzi o to, że jeżeli się otoczycie tymi dziećmi, faktycznie one dużo od was się nauczą, dużo wiedzy zdobędą, ale także i wiedzy życiowej. I potem, jak widzę, jesteście samotnikiem i wegetarianizm i teraz dzieci, więc to będziecie ulepszeni wy. Kiedy zakończycie sierpień, to widzę, że pójdziecie w innym duchu do przodu we wrześniu. To już jest jasne. Weszliście na drogę spirytualistyczną i teraz już odwrotu nie ma. Czego serdecznie gratuluję, cieszę się ogromnie. A więc buziaczki, uściski, cudownego lipca i sierpnia i do kolejnego razu. Moje kochane lwy, co dla was? Też zaczyna się miesiąc od razu na nutę prawdziwą, taką ognia, co jest świetnie. I dla was jakaś ekscytująca wiadomość. I ta wiadomość, słuchajcie, wymaga, żeby spojrzeć na to od strony kreatywnej. Czyli nie podejść tak jak wszyscy inni do tego, tylko inaczej, żeby to odniosło sukces. Jeżeli poczujecie się, że jesteście w pewnym momencie nerwowi, podekscytowani, czy coś wam tam nie tak jest, od razu mówią anioły, nie myśl o sobie, o swojej sytuacji, tylko w tym momencie pomyśl, jak pomóc innym. Co zrobić dla innych ludzi? Co zrobić dobrego? Jak polepszyć ten świat? Czyli nie tylko malutko, ja i moja grupka ludzi, tu jestem zagubiona, zdenerwowana i tak dalej, tylko jak mogę służyć innym? Jak mogę uczynić ten świat lepszym dla jeszcze innych? Tu jest ogromnie ważna wiadomość, pasja. Dla jednych spotkacie kogoś nowego i oczywiście pasja, cudowna sprawa. Dla innych w stałych związkach może być dwojako. Albo jest pasja i będziecie niesamowicie szczęśliwi, albo odkryjecie, że tej pasji już nie ma i spojrzycie na to może inaczej.
Ale też dla mnie jest to ogólnie, ja widzę wielki napis pasja. I w tej nowej energii trudno jest żyć bez pasji. To wszystko padnie, umrze śmiercią naturalną. A więc, czy kochasz pracę, czy też... Znowu poniedziałek jutro. Uff. Piątek! Nie idę do pracy w sobotę i niedzielę. To nie jest życie z pasją. Jeżeli tak żyjesz, to może na to spojrzysz teraz na to inaczej. Tak samo ze związkami, tak samo z układami wokół ciebie. I coś się stanie, ponieważ do miesiąca sierpnia wchodzisz z zupełnie inną energią. Tak samo jak i barany. Przebudzenie. Awakening. Przebudzenie. I Archanioł Gabriel, od razu gardło, a mowa, komunikowanie się, mówi, żeby na wszystko spojrzeć i spojrzycie z zupełnie innej strony. Czyli to, co do tej pory było, teraz powiecie i z taką energią wchodzicie do sierpnia. No nie jestem pewna tego. No, nie żyję życia z pasją. To nie idzie we właściwym kierunku. Może nawet zarabiam dużo pieniędzy, ale to jeszcze nie jest to. No, mam dobry związek, czy to jest dobry człowiek, dobra kobieta, ale to jeszcze nie jest to. Widzicie? I teraz nagle spojrzycie na to wszystko, albo może powiecie odwrotnie. Dla każdego będzie to jest ogólne czytanie. Każdy będzie miał zupełnie inną sytuację. Niemniej jednak zobaczycie, że jakby ten sierpień zaczyna się, jakby czas się zatrzymał. I teraz stoicie i myślicie, no i co dalej? Dlatego, że już się przebudzacie. Więc już nie patrzycie ani na pieniądze, ani na domy, ani na bogactwo, ani na wszystko inne tak samo. Czy na ego. Już jest wszystko inaczej. I teraz w tym wszystkim najważniejsze jest, żeby być sobą. Żeby być naprawdę sobą. Nie robić coś, bo chcę pokazać temu, bo chcę pomóc tej osobie. Bo chcę zaprezentować się tak lub inaczej. Tylko czas wreszcie być sobą. Kim tak naprawdę jesteś lub nie? To jest pytanie. I używać pozytywnych afirmacji, a więc mówić pozytywnie, 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 bo widzę, że możecie tu wpadać w jakąś zupełnie nieswoją energię. Zaczynacie myśleć nie tak, jak to normalnie lew by myślał. I Archanioł Gabriel mówi, tej wszystkiej energii, tego niezadowolenia, nie zamiataj pod dywanik, tylko postaw to przed sobą. Przyjrzyj się temu uważnie i zapytaj, co tu jest nie tak, co tu można poprawić, co tu trzeba zmienić. Ale nigdy nie popadaj w negatywność, bo to ci nie pomoże, wręcz sprawę pogorszy. A więc naprawdę użyj swoje emocje, które przychodzą z tymi, na przykład z tym niezadowoleniem, jako ogniwo do tego, żeby zmienić i to zmienić na lepsze, oczywiście kierując się tym, kim naprawdę jesteś i co jest prawdziwą pasją w Twoim życiu. Życzę cudownego lipca i sierpnia. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu. Moje kochane strzelce, dla Was widzę fajne rzeczy. Zaczyna się też ogniem, czyli będziecie w lipcu, wchodzicie do lipca w swoim własnym żywiole. I mowa tu jest o tym, żeby być liderem, a nie owcą idącą za liderem. Żeby naprawdę skoncentrować się na tym, co jest dla Ciebie, strzelcu, ważne. Ok? Jeżeli ktoś zechce udzielić jakiejś fajnej rady, pomocy,
skorzystajcie z tego jak najbardziej, może się przydać. Widzę tu kogoś, kto może Wam w tym pomóc. Ale nie bądź owcą. Bądź przewodzącą osobą, ok? Archanioł Michał pomoże Ci w tym wszystkim, z tym, że trzeba go pomóc. Inaczej nie może pomóc. A więc jeżeli poprosisz go o pomoc, to we wszystkich zmianach, czy we wszystkim tym, co się będzie działo, chętnie Ci pomoże. Chętnie pokaże Ci znaki. Powiedzie Cię, jeżeli pozwolisz, poprosisz. Jeśli chodzi o związki, i to różne z ludźmi, jakieś religijne różnice, więc ja to zawsze widzę tak. I to nie musi być zaraz związek romantyczny, to nie musi być w małżeństwie, czy dziewczyna, chłopak i tak dalej. To po prostu może być ogólnie, może się dziać z ludźmi. Że będziecie widzieć, że Wy o niebie, ktoś inny o chlebie, że jest ta nierówność, gdzie Ty jesteś, na przykład rośniesz spirytualistycznie, a ktoś z tyłu ciągle musi być tak, a nie inaczej. Bracie, co Ty czytasz, jaką tam książkę czytaj, weź w rękę Biblię. 10 rano w niedzielę, dlaczego nie idziesz do kościoła? Więc to możesz być Ty, to może być ktoś inny, ale tego typu nieporozumienia mogą być. To mogą być nieporozumienia, może spotkasz kogoś nowego, dla tych, którzy są wolni. I z góry będzie widać, że no wszystko pięknie, tylko że inaczej byliśmy wychowani. Jesteśmy na innej drodze życiowej, ok? Wierzymy w co innego i to może być przeszkoda. Sierpień już jest zabierać się do pracy. Zabierać się do dzieła. Zapiąć pasa. Co ma być zrobione, zrobić, zakończyć. Nie obijać się. I anioły będą nad Tobą czuwać i pomagać Ci. Nie martw się. Teraz. Ktoś, czy Wy sami, czy w Waszej rodzinie, przyjaciele, znajomi, będą się żenić, wychodzić za mąż. Wesele to jest super sprawa, ale to jakieś fajne widzę wesele. Może ktoś się Wam oświadczy. Może usłyszycie nowinę o weselu albo o oświadczynach, o czymś dobrym, ale gdzieś jakaś fajna okazja. W każdym bądź razie rada jest taka, żeby iść i bawić się dobrze. Na samym końcu jest prawo atrakcji, przyciągania tego, o czym myślimy, co mówimy, co robimy. Okay? Czyli uważaj, strzelcu. To jest koniec sierpnia. Co mówisz? Czego chcesz? Żebyś, nie wiem, jak był z czegoś niezadowolony, nie bądź negatywny. Bo to może spowodować, że zmieni się droga. Okay? Nie chcesz tego nigdy zrobić. Mów pozytywnie, myśl pozytywnie i oczekuj wszystkiego, tylko tego, co jest historią z fairies, co jest naprawdę piękne, wspaniałe i dobre. Także, kochani, życzę cudownego lata, lipca i sierpnia. Dużo buziaczków, dużo uścisków i do kolejnego razu.